Witam serdecznie w kolejnym odcinku z wami, sektor 22. Dzisiaj jest naprawdę ciężka decyzja. Miałem bardzo ciężką decyzję przed nagraniem tego odcinka. A jaką to za chwilę wam powiem. Wsiadam do czwórki. Oczywiście no nie będę ruszał z czwórki. Przepraszam za słowo, jeśli tam mi się jakieś więzkło, ale nie miało tak być. Oczywiście ci sprzedaż pszenicy. Pszenicy, co? Jakiego pszenicy? Ja miałem coś w sylosie? A rzepaku trochę. Nie no, dzisiaj oczywiście sprzedaż kukurydzy. A dzisiaj jest bardzo ciężka decyzja była przed odcinkiem. Niestety muszę się pożegnać z Ursusem C330. Tak jest, dobrze słyszałem się, z moją 30 muszę się pożegnać. Dobra. Za chwilę sobie zarzucę jeszcze... Oj. Zarzucę sobie trójkę, ale zarzucę sobie jeszcze surfowa, żeby mi nikt nie zarzucił. Tak jak w poprzednim odcinku mi jeden kolega zarzucił. Jeden widz. Znaczy, no nie wiem, czy był widzem, czy po prostu taką osobę komentarz zostawił, że ja nie gram na fowie. Dlatego widzieliście, jak ładnie wpisywałem surfo w 30. Jakby nie było, jest na 30. Ogólnie miałem za bardzo dużo myśli przed tym odcinkiem. Co zrobić dalej. Ale naprawdę, powiem wam, że miałem taki kocioł myśli, że nie wiedziałem, co zrobić na tym odcinku. No raz rzucimy sobie do trójki. Ale już na szczęście wiem, co zrobić. Niestety wypadło na 30. No bo widzieliście, no 30 to tak mało co używana była już. Tylko głównie tam do bronów i do przeszansarki, tak? No, przeszansarki też trzeba by sprzedać, więc za niedługo. Bo będzie coś większego. Jeszcze nie wiem jaką, bo jaką zmienię, ale... Ale coś sobie zmienimy. Spodobał mi się ten zestaw, dlatego tak sobie jeżdżę tym zestawem, jakby ktoś pytał. Dlaczego jeżdżę tutaj czwórką, a nie na przykład case'em albo kubotą. Z tą przyczepą, no ale... Po prostu spodobał mi się ten zestaw i tak to wygląda. A dzisiaj nowy kod wleci. Ale my dzisiaj go nie będziemy używać, ja go tylko kupię. Dobra, sobie tutaj na spokojnie przyjedzie powoli ten pociąg. Ja polecę po drugi transport, bo dzisiaj jeszcze będzie zbiór kukurydzy na jaorno. O, i teraz poczekaj. Na siłowni jeszcze jest, to jest dobrze, bo jeszcze... No i dobra, ogień na tłoki. Gdybym nie oglądał pewnego filmu, albo filmów, to już bym miał ten odcinek dawno nagrany, no ale trudno. Muszę się pożegnać z 30. No bo musi być większy ciągnik, mocniejszy i lepszy. A jaki to zobaczycie za... po sprzedaży kukurydzy, bo mi nie stać na niego. Znaczy, no stać mi na niego, ale w takiej biednej wersji trochę. A ja w takiej wersji nie chcę go kupić, więc... I zostawię sobie go na sklepie prawdopodobnie, bo... Bo może w kolejnym odcinku coś będzie z nim. Może pół by do niego jakiś kupił. Ta piątka zagonowa, no fajna jest, ale... Szału nie robi, tak szczerze wam powiedziawszy, powiem. No to jest 39 odcinek Sleta na osadzie. Nie no, to czwórka ma moc. Czwórka musi być, bo i do kosiarki i do tej większej przeszosarki się przyda. Czy tam do sklepiarki też na razie jeszcze pójdzie. No a w przyszłości się też na czwórkę będzie pewnie czas. Ale to jeszcze chwilę, nie? Robimy sobie ostatnią podróż 30, no zrobimy, no bo czemu nie? Trzeba iść do przodu z tą serią, nie? No zobaczcie, 3 lata, a tego nie widzicie. Znaczy, no może... Dzisiaj jest piątek, 2 luty już, tak? Jak ten film widzicie, no to jest już 2 luty, kurde, to jeszcze miesiąc.
Jeszcze miesiąc, no prawie półtora miesiąca w sumie, i będzie rok, jak ta seria trwa, więc 40 odcinków w rok to nie jest dużo tak naprawdę. To jest, powiem wam, malutko, to nawet nie jest co tydzień odcinek, on to wychodzi. Jakby co tydzień to by było 52 odcinki, a tak nie będzie. Będzie chyba 42 odcinki, coś takiego. Teraz tak. Tym dziadem wyjadę na asfalt. No i puszczę go na pole. Jakby on sobie dojechał. Użyję sobie tego pracownika, chociaż wiem, gdzie on pojedzie, którędy, no ale niech sobie jedzie, nie? Przejedź. Tu na 23. A ja idę do pociągu nasypać te 22 tony kukurydzy i sprzedać. Bo kasa jest potrzebna na nowy ciągnik. W sumie mogliście się spodziewać, że to będzie. Czy 100 litrów jednak zostało jeszcze? A, bo pewnie przy... Dobra. Niech jest tak kukurydza, bo ja jeszcze będę siał kukurydzę na ziarno, kiedyś to się przyda. No i ile za to pieniążków da? No ile? Ja sam nie wiem, bo nie liczyłem tego, więc... Ale kukurydza 1700 jest prawie, więc... Jeszcze premia jakaś tam środowiskowa? 39 tysięcy dało. No o, to, patrz, to tysięcy na koniec, ale... Oczywiście John Deere. Bo coś za dużo konfiguracji tutaj klikłem. O, na 182 koni chciałem. Stawienie kół standardowy, front oczywiście ten. Full dekoracji, najwyżej później się wyciągnie. Tu też full, tutaj też dwa koguty. Około 80 tysięcy mi wyjdzie. Oczywiście nie Starfire, tylko RTK plus 10 tysięcy niestety. A nie, tego nie. To jest brzydkie, to mi się nie podoba. Stickersy. A no to agresja maszyny musi być. Konsola ładowacza też nie. No i tablica typ 9. Jaką by to sobie dać? No i czemu to tak działa? Ja nie wiem. Gdzie to dzisiaj? Muszę to ręcznie napisać. Dwanaście wykrzyknik. Z przodu i z tyłu. Damy sobie czerwoną. Okej. No, najwyżej sobie później zmienię. Tu 77 tysięcy. 23 tysiące. Fajnie, jakby na jakieś pole starczyło. Ale chyba nie bardzo. 38 na takie pole, ty. No trudno. Nie, no i tak muszę jeden dzień przewinąć, no bo wiadomo, dzisiaj nie będę kosił, nie? A to może pojadę sobie dzisiaj 30. Od razu z szóstki ruszymy i tyle. Jedziemy w ostatnią podróż, oczywiście bronę też sprzedaję. A nie po rzepaku, pani. 20 na godzinę, fajny ciągnik, 9 godzin zrobiłem nim. Trochę sobie pojeździłem, no ale już czas po prostu na nowe nabytki, tak? Rozwój musi być. Hoiberon jest zakończony prawie, że. Jednak mi się nie udało do końca tego nagrać, no ale trudno. Ale
A ten gdzie tu pojechał diabeł? No oni tutaj za niedługo powinni te samochody zniknąć. Ale przecież ja go... Wysłałem tutaj na ten kurs. To on gdzieś tutaj pewnie przez pola pojedzie baron. Tutaj oczywiście się przyznam, nie mam set follow osobnego, bo po co? No ten jeden kurs się nie opłaca. O i teraz będę chciał... Po to, żeby sobie poorać, bo mam fajny nabytek nowy w planach. Znaczy nowy, no taki... Trochę cofający się, ale... Ale stoi bydlak. Nie, no nie będę go dzisiaj używał, bez sensu. A za 30 ile dostanę? 7 tysięcy prawie. Tak dobry biznes. Broń za 730 prawie. Coś tam odrobiłem, nie? 37 tysięcy. Teraz pewnie 30 z bronami była na promocji. Rzepaki są do koszenia. 2000 i bym miał te pole, ty. Ja chyba jednak kupię te pole, jeśli tak. Coś mi tutaj podpowiada rozum, że warto je kupić. No ten nowy też warto jest kupić. Bo jest za 15 tysięcy, no to w sumie grzech byłbym nie kupić, ale... Ale jak gdzieś jak chcę rzepak, to rzepak, nie? No to dobra, plus 5. No to mam 60 tysięcy, ale to będę musiał spłacić za niedługo. Dobra, 33 tysiące. Powiedz ty mi teraz, gdzie ty kolegę słyszałem? Dobra, jak już jestem tu, no to sobie na szóstkę pojadę. Kombajnem też się tam na łące u sąsiada rozłoży i tyle, nie? I tu będę powoli to ciachał. John Deere'a mówiłem, dzisiaj nie będę używał w odcinku. A czy w kolejnego będę używał? Pewnie tak. Bo w kolejnym w sumie do drożytnika by się przydało go zapiąć. Dobra, kombajnikiem trzeba z stodoły prawdopodobnie wyjechać. Musiałem bokiem stanąć, żebym ręką go nie wyciągnął przez przypadek. Bo nieraz już tak zrobiłem. Że zamiast bramy otworzyć, to kombajn złapałem. Nie ukrywam, że to było nieraz. Muszę ten rożytnik wapną wysypać i tyle. Go wreszcie sprzedać. Znaczy, no, rożytnik sprzedać, nie wapno. Przecież nosarkę na sprzedaż muszę wystawić. Te dwie małe przyczepy na razie zostawię. Chciałbym jeszcze fajny odcinek z nimi zrobić. Tylko ja potrzebuję jakieś fajne pole daleko, takie coś typu... Typu tutaj, 57, 67, nie? Coś tutaj kawałkach. Oczywiście wyruszamy na żniwa. To się zbugowało, że jest na wiezieniu zawsze są minimapy. Bo to się czasami buguje. Bo jest precyzyjne rolnictwo wgrane, dlatego tak to jest. No i dobra, jedziemy kosić, nie? Zobaczymy, czy w ogóle gdzieś ja tu mogę się rozłożyć. 14 minut odcinka jest, więc... O, tu się rozłożę, bo są siatką uprawione, widzę, nic nie zasiał w tym roku. Albo dopiero na ten będę siał, na jesień. Więc nawet dobrze, przynajmniej będę miał blisko do rozłożenia kombajnu. Bo tutaj mam tylko dwa pola do skoszenia. I dwa przed gospą. Jak tam te dwa przed gospą, to wiecie, teraz sobie to skoszę na spokojnie. Nie mogę, jak to się szybko rozkłada. No i dobra, jedziemy kosić coś tam. Trochę pokoszę. Do tyłu opuścić header. Wałek zaczepić. Header podnieść oczywiście, żeby... O, nie mam dostępu do tego terenu. Jak mam, przecież kupiłem te pole.
Powinno na prąd się zmienić, ale też się zblokowało, bo ani w tym się z serwera wychodzić. Więc tak to wygląda. No trochę z kabiny sobie pojeżdżę. Może i całe żniwa? Nie no, całe to raczej nie, ale tam troszeczkę sobie pojeżdżę z kabiny. Później chyba trochę wyjdę na dwór. No niestety na prostym... Jak można się zbrać pod, wejść pod prysznic? Powiedz. Nie wiem. No i dobra, tak to wygląda. No i ten przyjedzie para. No i dobra, nagrywam dalej ten odcinek. Oczywiście 16 minuta. No nie wiem, 10-15 minut maksymalnie mieć na odcinka. Dlatego najbardziej chciałem na tym nowym kawałku tutaj pokosić. Nawet nie wiedziałem, że go kupię. W ogóle plan był inny trochę na odcinek, ale wyszło jak zwykle, czyli inaczej. Oczywiście biznes zostaje, tak? No bo jednak stwierdziłem, że wolę sobie zrobić więcej odcinków ze żniw. Na przykład w jednym odcinku rzepaki zrobić, w drugim na przykład jakieś gnojowica i talerzowanie na przykład, tak? To był akurat z tą gnojowicą przykład, nie? Ale chodzi mi, że wiecie, że jakieś prace pożniny po rzepakach, chcieli to talerzować, potem może na to jakieś wapienko, coś takiego zaorać, więc nie wiem, co chodzi. Chociaż nie wiem, czy lepiej by nie było wyglądało pierw... O, wyhamowałem. Czy lepiej by pierwszy nie wyglądało wapno, potem to przetalerzować, nie? Wymieszać z glebą. I potem po tym... I potem po tym... rzucić na przykład obornik na talerzowany i dopiero to zaorać, nie? I to by nie było nawet, powiem wam, że głupie. Tutaj nowe działki, to trzeba tak chyba by zrobić. Albo gnojowica, albo... albo obornik, ale chyba... chyba jednak obornik, no bo chcę drożnika zapiąć. A gnojowica, jak będzie, to będzie. Właśnie mam tutaj tą starą beczkę pewnie jeszcze. Pewnie jeszcze ostatni odcinek z tą beczką zrobię i też będzie zmiana beczki, bo ile to można tą beczkę jeździć. Ona jest za mała po prostu. Czy ja już mam tą większą beczkę? W ogóle ja nawet nie pamiętam, jakie mam w maszynie. Ale pewnie to... o, taka tam promocja. Posiadane, co są posiadane. Beczka. No, ta malutka, tak sobie myślałem, że jeszcze im... A przecież ja byłem koło tej beczki, no tak. Przecież ja byłem koło tej beczki dzisiaj przed odcinkiem. Jak przebijałem czas, no bo był kwiecień, tak? Pod ostatnim odcinkiem. Ale ja chyba sobie po tym odcinku rzepak skoszę do końca już. Na tito, jak to się mówi. Skoszę sobie do zera ten rzepak, wszystkie pola. No, czyli tylko tego przed gospą, bo tylko... A i tam jest jeden. To trzy pola, tak? No tutaj jednak trochę będę kosił obok te pole. No ale dobra. Nie? Wiem, że Majdan dużo kamerą, bo ja tak lubię. 15 ton tutaj wchodzi na ten zestaw, więc trzy przyczepy. Dobra, teraz się wykręcę. A to, że tu jest jeden poprzeczniak, to tam nic nie robił. Co to zmieni? Czy ja zrobię tutaj dwa poprzeczniaki, czy trzy, nie? Czy może wcale od tego supa nałej? Co to zmieni? I tak się wykręcę, nie? No to jest taki dziwny kształt tego pola, więc tutaj w przyszłości myślę, że te trzy drzewa obalać, tam cztery i tutaj się połączę z tym polem. Tu zrobię taki mały, taki przesmyk, jak to się mówi. Taki mały przesmyk i tyle, nie? Tutaj jest cztery drzewa w lewo, tu może... A tu może w prawo jedno, zobaczę. Żeby tak trochę to obciąć i to takie gardełko jakby będzie, nie? Tak myślę, że trzeba będzie zrobić, bo to inaczej ja tego pola nie widzę. Teraz jest bizon i małe maszyny. Chociaż po 180 konnym ciągniku, no to tak w sumie nie takie małe już, nie?
Ale myślę, że flet na zasadzie w tym roku się skończy. Przynajmniej chciałbym nagrać do końca tego fleta. Chociaż tak patrząc na tę liczbę pól, no to jeszcze dużo zostało ich, nie? Ale zobaczymy, no. Nie będę robił nowych serii, co jest mało prawdopodobne. Może i by się udało, no. Ale fletem trzeba się cieszyć, bo to jest fajna seria, fajnie się tutaj gra, bo to jest polska mapa. Cudownie mi się tutaj gra na niej. 2000 krów to nie liczę, że w tym roku skończę. Chociaż może, jakbym się spiął. Nie wiem, czy dalekie plany są. Skąd mam wiedzieć, czy będzie seria, czy nie? Na pewno chciałbym po Heuberonie skończyć Ellengrada, bo tam też został już wielki ciul. I starać się chyba dwa razy fleta na zasadzie dwa razy wrzucać w roku. W roku jednym. To w ogóle bym dopiero bym... Ta seria była bardzo daleka. Nie, chodzi o to, że... skończyć... Holberon, bo jest dwa razy w tygodniu nagrywać i potem będę miał tak naprawdę dwa dni wolne, tak? Czyli Ellengrad, jakby się udawało dwa razy wrzucać, to fajnie, a jak się raz, no to wtedy najwyżej bym sobie dorzucał fleta na osadzie. Żeby był dwa razy, no bo jednak flet na osadzie to jest fajna seria. A to nie chodzi o fajne serii, tylko o to, że trzeba trochę rozwinąć tego fleta, nie? Bo on oddaje. Widzę przede wszystkim ten nowy nabytek ostatni oddaje. Bo on ma już 500... 500 coś by 7. No w sumie to sam na tym ile on ma. No 580 już. Więc dzisiaj wieczorem pewnie już 600 będzie miał. Więc spoko, fajnie to idzie. Nawet nie spodziewałem się, że ten w ogóle się tak się wybije, nie? Myślałem, że tam ze 100, może 200 by się tym będzie miał, no ale nie 600. Ale bardzo fajnie, mi to się podoba. To mówią, im więcej, tym lepiej, nie? Jest taki kawałek, że ja to chyba nawet źle zacząłem kościć teraz, tak sobie teraz myślę. Nie, no w sumie dobrze, bo tak jest chyba najdalej, jak teraz jadę. Czy się tak można powiedzieć, że dookoła ten kawałek orze. Więc nie ma lipy. Fajnie by było kiedyś live'a zrobić. Dzisiaj środa. Może w sobotę, jakbym ogarniał save'a. Fajnie by było tutaj nagrać live'a. Bo muszę rzepak tutaj skosić przecież. W piątek ma być Kegger Pomorze grany, więc może jakiś fajny odcinek się nagra. Zobacz. Myślę, jak to zrobić, bo ja na poniedziałek... bo ja teraz sobota i idzie... sobota i poniedziałek muszę nagrać tego. Dobra, na sobotę... Beleron, ale to ze żni, więc save zagarnięty, tylko tam skosić. A żeby to skosić, to też około 3 godzin, więc jakaś fajna muzyka potem do tego i będzie gitara, nie? Nie ma problemu. To się wszystko da zrobić tak naprawdę, nie? Tylko trzeba chcieć. Więc myślę, że do... Nie no, w piątek to bym musiał wszystko nagrać tak naprawdę. Na wtorek, na środę, na czwartek i na piątek nagrywam odcinek już. Piątek, sobota, nie? Bo to są takie dwa dni. Tylko nie wiem, czy kurde w sobotę będę wychodził, więc... No jak nie, to jeszcze jakaś tam mała szansa jest na niedzielę, nie? Właśnie, ty.
Niedziela się zbliża, ja wielmoży nie mam. Ja pierdziel. Bo na sobotę wielmoży nie chcę też zostawić na nagrywanie, bo wtedy... Z sobotą to różnie bywa, nie? Raz jestem w domu... Nieraz czasami w dzień coś wyskoczy, że gdzieś muszę iść. Albo coś. Więc to tak... No ciężko, nie ciężko. No bo nie ciężko, ciężko. Dobra, 25 minuta, więc... Tutaj sobie tych krzaków odkoszę. Tutaj powinien być najgorszy rzepak, no bo wiadomo, z krzaków to powinien być jeszcze zielony. Jak to mówią, nie? I mokry. Ale wiadomo, to jest farm, więc tutaj takich rzeczy nie ma. A szkoda z jednej strony, że nie ma, szkoda. Kiedyś będę tutaj na pewno bliżej na końcu serii, przed końcem serii, to pewnie będę... O, Sarman, gdzie Sarman, tu w rzepaku biegasz? Postaram się objechać, ale na 2 tonach zbiorniku, no to tak trochę ciężko będzie to objechać, nie? Na pewno bezorko są jakieś tam ścierniczko, jakieś tam po rzepaku nie, ale myślę, że po pszenicy będę jeździł sobie w ścierniczko od razu. No po rzepaku to jednak by wypadało chociaż to salerzować, tak? No i tak to będzie wyglądać. Tutaj jest wiele łąk po lewej stronie fajnych. Przydałoby się je kupić, żeby coś uprawiać, nie? Powiem wam tak. Te krowy mało co zużywają tego. One tam chyba... Czekaj, właśnie zobaczę, bo ja miałem 16 ton TMR-u. Właśnie, chciałem to zobaczyć. A ile teraz jest TMR? O, zapis. A ile teraz jest TMR? Krowy. 6,9, 7 ton, no. Czyli wrąbały mi... 9 ton. 9 ton wrąbały. Gnojowice jest pełno, jak widać. Słomy jest trochę mało, ale to trzeba... To się dosypie. Bo słomę mam od diabła. O, właśnie. Słomę mam 306 kostek jeszcze, więc od diabła. 153 tony. A trawę mam 156,5, więc... Siano w sumie. Więc ja na razie nie muszę robić nawet, nie? Siane kosy. Więc tak to wygląda, że ja bez siana kosów jestem w stanie przeżyć. Dobre lata w sumie tak naprawdę. No widzicie, sezon 6, ja już mam takie nabytki, nie? Gdzie ja już mam ciągnik 6 cylindrów, znaczy w sumie... Ty, tu lekka jest fajna ta. Ocena środowiskowa była 82, a tutaj 70-45. Tu akurat ten pole jest 38-37, nie wiem czemu. To jest bardzo nisko coś. Ale tutaj się 82 aż. Nie wiem, może przez to, że tu już pewnie wapno kuleje. Bo za wapno też tam jakieś punkty są. Na stół już wapno kuleje. No oczywiście, że wapno kuleje, bo tu jest już jeden pechał niżej. Więc trzeba tutaj... O, to teraz będzie grubo tutaj z wapnowaniem. To w kolejnym odcinku będziemy musieli grubo tutaj wapnować. Przecież się czwórki już z siewnikiem nie będę męczył, nie? Bo już powiedziałem, że nie będę męczył mojej czwóreczki biednej. Tak jak ostatnio. Teraz tylko będzie... Będzie Case z nią latał. A może John Deere. Ale pewnie Case będzie latał, bo John Deere będzie taki bardziej do ciężkie roboty, czyli typu jakaś orka, obornik. Bo się nie chce tam jest leciutkie, tam sobie Case zarabiam.
Case prawdopodobnie z wahami będzie jeździł cały czas. W późniejszej części gry. Kiedyś. No ja. Za tyle fakty RMFM. Nie no, powiem wam tak, na koszy jeden zbiornik, jeszcze zawiozę Ursusa i skończę odcinek, o. No bo już jest 30 minuta pewnie, co? No, 30-30 akurat mówię, powiedziałem to. No to mówię, na koszy ten zbiornik, bo teraz dwa na tym polu, bo tutaj jest... troszeczkę lepszy nawóz. Też trochę szybciej to leci. No jest dłuższe pole przede wszystkim, nie? Nie trzeba tyle kręcić. Więc jakby to kosić. Chyba dookoła najlepiej, nie? Na początku. Tak ze trzy razy i potem jakieś paski. Tak wzdłuż rowu najlepiej, bo chyba wtedy najdłuższe paski są. Może w przyszłym sezonie przydałoby się te pole, tutaj te łąki kupić tutaj i wydłużyć o jeszcze te pole, jedno pole. O, jedno pole, jedno pole. Nic. To nie ma sensu, co ja powiedziałem. Te pole wydłużyć o jeszcze jedną łąkę. O to mi chodziło. Jakby to już był fajny taki długi pasek. To już by fajnie się tutaj robił. No tutaj hektar jest. Ale po co hektarek może być większy, nie? Mówię, i robić sobie dwa albo trzy odcinki ze żyw. No trzy odcinki ze żyw, no to... No to jakby musiał robić trzy odcinki, no to musiał być kukurydza na ziarno albo jakaś soja, tak? W jesieniu. A to by musiał mieć rzepaku i pszenicę nasiane, żeby trzy odcinki zrobić ze żniw. Bo w tym sezonie... A, w tym sezonie tylko soja i rzepak, okej. Okay. To po rzepaku jakiś jęczmień wleci. Na tych samych polach. A mam pszenicę dwa pola, tak. Głupie jestem. Nie, tutaj pojada prosto już. Też nie będę takiego dziwnego tutaj łuku wycinał, bo on jest niepotrzebny. Ale za to poprzecznik sobie wytnę. A przy to już trochę mniej będę musiał pod tę górkę podjechać. No i zbieramy czarne złoto, jak to się mówi. No i akurat będzie odcinek 40 minut, więc... Nie ma problemu. Będzie gitara. Jak to się mówi, gra muzyka. Nie, na kółko 40%. Ciekawie. A teraz kółko będzie mniejsze. No tutaj się lepiej kosi, no bo jest mniej do nawracania, nie? Jest dłuższa prosta. Dłuższy przejazd jest po prostu. Tak jak mówiłem, na trzy poprzeczniaki dookoła. Przypominam sobie, że kiedyś jak byłem mniejszy, to ja zawsze tak pola kosiłem, że pierw trzy kółka dookoła pola zrobiłem, a potem dopiero przecinki robiłem. To na tym polu przecinki się nie opłaca. Albo jeździć dookoła, albo jeździć od jednej strony, które nie. No ale w przyszłości, jak będzie dłuższe pole, to koście sobie tutaj od tej strony, to te przecinki już będzie warto robić, tak? Nie wiem, czy się będę tutaj bawić ścieżkami, tak szczerze mówiąc. No bo jakbym się nie bawił, no bo ja teraz mało co robię, no. Mało co robię nawozów, to raz, a dwa, że... Jakbym nie miał precyzyjnego rolnictwa, to wtedy bym mógł się bawić tym ścieżki, no bo... By był sens, po coś robić te ścieżki, tak? A tak to... Nie ma sensu, jak to wszystko praktycznie najwięcej błędnikiem załatwią. I tak to wygląda.
Nawet po 60. Jak, nie, jak mówię, jak będę się wysypywał bizonem, to ja muszę zobaczyć, ile tu jest azotu po tym rzepaku zostało. Wobec tam koło stówki wymaga, to może go jakiego osoba się... Nie no, ale jęczmy tutaj lewie, nie. To zanim jęczmy, to wiadomo, że pH trzeba uregulować. Cztery, 200. Fajny kawałek tutaj z okoszenia, mówię, nie? Szkoda, że nie mógłbym go więcej skosić. No ale już po prostu czas mi nie pozwala. Albo będę robił taką zasadę, że godzinne odcinki będę kręcił i tyle, nie? To też by nie było w sumie głupio z Freta na zasadzie robić godzinne odcinki. Bo tu jest dużo roboty. A po co na przykład rozkładać to na dwa odcinki 40-minutowe, jak mogę zrobić to w jednym godzinnym, tak? No nie wiem, zobaczę. Będę musiał się przespać z tą myślą. No i dobra, już jest full przyczepa. Bo tam 3 razy po 5 ton chodzi. 25 kilo azotu. No spoko, nie? 4 razy dookoła pola objechane. 4 razy dwa zbiorniki. W sumie 1,5 zbiornika, no bo tam pół zbiornika miałem z tamtego pola, więc... Dobra, to... To, dobra. Tutaj trzeba bizonka zgasić. Jakąś tam miniaturkę się zrobi. Może nawet w tym miejscu, ale to po odcinku. Nie no, ruszymy sobie z jedynki. 37 minuta. Dwójka. Trójka. I czwórka. Boże, tak dzik. Nie no, to przez to, że mam tego moda more power, nie? Bo tak to on by nie szedł za diabła. On by nie miał siły jak... On by nie miał siły. Naprawdę. Patrzcie, tutaj... Teraz zrzuciłem... Zrzuciłem 22 na godzinę, powiedzmy, tak? No to jechałem te 18 pod górkę, nie? Jechałem pod 18 pod górkę, a tak bym jechał 0 na godzinę. Pewnie bym jeszcze musiał go ręką wciągać do góry. Po prostu te ciągniki nie mają mocy. Bez tego moda. Więc ten more power robi roboty. Nawet MST go używa, więc nie ma wstydu. No, kosiarka się przedstawiła, a to ciekawe. Dobra, ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. O, także ta rączka znikła. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko, cześć i pa, pa.